Hajduk rozgrywał oczywiście poza Splitem. Grali więc w Linzu, grali w Lublianie, no i dopiero teraz, po 7 latach, nadarza się okazja, by przed tą żywiołową, reagującą publicznością wystąpić. Są w komfortowej sytuacji. Wygrali mecz w Warszawie 1-0. No i oczywiście trener Katalinić zapowiada, że idą dalej. Są niemal pewni, ale by tę pewność uzyskać, potrzeba ich tych 10%. Tylko tyle dają tutaj chorwaccy dziennikarze drużynie Legii w dzisiejszym spotkaniu. A Legia oczywiście skoncentrowana od lotu w czarterowym samolocie. Piłkarze niemal nigdzie nie wychodzili, tylko krótki spacer tutaj nad morzem, a później cały czas koncentracja przed meczem. David LRA wprowadza oba zespoły. Legia w tradycyjnych zielonych strojach, drużyna Hajduka na biało-niebieskim. Zwycięstwo Legii 1-0 to dogrywka i rzuty karne. Wygrana 2-1 i rezultatem różnicą wyższą to oczywiście awans. Tyle tylko to statystyczne wyliczenia, ale szalenie trudno będzie je uzyskać tutaj na gorącym terenie w Splicie. Ładne powitanie przez publiczność, lecą konfetti, tego realizator nie pokazuje. Jest upalnie, około 28 stopni, ale jest również niesłychanie parno, wilgotno. Tutaj stoi to powietrze w nietce tego stadionu, który wybudowany został w 79 roku na Igrzyska Śródziemnomorskie, no a później na nich w roku 90 rozgrywano Mistrzostwa Europy. Piękny gest, wypuszczone białe gołębie, znak pokoju. Oto wspaniała manifestacja pragnień Chorwatów, by wreszcie pokój zapanował w byłej Jugosławii. Ślady zniszczeń wojennych nikłe, obok stadionu tylko ostrzelana z tej przed laty pływacka hala, a tak to znamiona toczącej się obok wojny to oczywiście stacjonujące wojska ONZ. Torcida, najbardziej żywiołowo i gorąco dopingująca publiczność wczoraj, by zachować względy bezpieczeństwa, spawiano jeszcze specjalne krawy. Paweł Janas powiedział, zagramy ostrożnie przez pierwsze minuty, no ale później musimy szukać szansy, jeśli chcemy awansować. Legia dziś w składzie, identycznym jak w ostatnim meczu ligowym z Olimpią, z dwoma zmianami, bez Mosura i Jóźwiaka, za to z Fedorukiem i Mandziejewiczem, a więc w bramce Robakiewicz, z dwójką Mandziejewicz, z trójką Ratajczyk, z czwórką Gruszankin, z piątką Zieliński, z szóstką Jałocha, z siódemką kapitan Pisz, z ósemką Michalski, z dziewiątką Podbrożny, z dziesiątką Kowalczyk i z jedenastką Fedorów. Hajduk również z dwoma zmianami w porównaniu z warszawskim meczem. W bramce Gabrycz, dalej z dwójką Butorowicz, z trójką Persson, z czwórką Kibicz, z piątką Sztimat, z szóstką Andrejaszewicz, z siódemką Bulicz, kapitan drużyny, z ósemką Rapajcz, z dziewiątką Mornar, z dziesiątką Asanowicz i z jedenastką Mesztorowicz. A więc ci, którzy nie grali w Warszawie, to Persson i z numerem 7 Bulicz, a to, proszę Państwa, Iwan Katalinić, 43-letni były bramkarz Hajduka zespołu Southampton, w którym występował, no i trener od 16 miesięcy tej drużyny. David LRA, 39-letni angielski arbiter, z zawodu urzędnik finansowy, rozpoczyna rewanżowy mecz. Około 25 tysięcy widzów, no i zobaczymy, jak potoczą się losy tego pojedynku. Ostatni mecz ligowy, Hajduk bez piątki kadrowiczów wygrał tutaj z Zadarem 3-2, strzelając ostatnią bramkę w 88 minucie. Oto właśnie Wójcz. Zieliński z prawej strony, Ratajczak z lewej. Kruszankina w środku wspomaga Mandziejewicz. Przed nim jest Michalski z Piszem, no i Paweł Janas. Gdy podszedłem do niego, gdy stał przed szatnią, szukał gdzieś koncentracji, a w zasadzie rozmyślał o tym pojedynku, zapytałem, czy bardziej przeżywa ten mecz jako trener, czy też bardziej przeżywał spotkania reprezentacji Polski, choćby podczas Mistrzostw Świata w roku 82. Odpowiedział Darek, to było dawno, wtedy grałem, wtedy nie myślałem, teraz muszę nie tylko się denerwować, ale myśleć i analizować, by wyciągnąć odpowiednie wnioski, by je przekazać w przerwie. Popatrz. Persson, Fedoruk, Zieliński i rzut wolny dla Legii. Atmosfera przypominająca niedawne Mistrzostwa Świata. Temperatura podobna, wilgotność podobna. No tyle, że oczywiście odmienna stawka tego meczu.
choć dla jednej i drugiej drużyny jest to być albo nie być na najbliższe lata, nie ma co ukrywać, walka toczy się nie tylko o prestiż, ale i o olbrzymie pieniądze. Duże zdenerwowanie w szeregach Legii od początku, nieporozumienie pomiędzy Mandziejewiczem i Zielińskim. Chybić. I Sztimac, jeden z czterech, którzy zasilili Hajduka przed grą w Lidze Mistrzów. Faulowany był Mornar. Mestrowicz, Andrejaszewicz, Aszanowicz. Nie będziemy forsowali tempa, nie możemy dać się ponieść emocjom, zapewniał Iwan Katalinić na wczorajszej konferencji prasowej. To Legia musi atakować. My poczekamy, by skontratakować. Kapitan Wulić, były wielokrotny reprezentant byłej Jugosławii, najstarszy w zespole Hajduka. Asanowicz. Mornar. Tylko dwóch zawodników w drużynie Hajduka poniżej 1,80 m. Reszta mierząca powyżej 1,80 m, 2-3. Choć najwyższym na boisku jest Kruszankin, 193 cm. Pierwsza ofensywna akcja Legii, ale nie zdążył podprosić. No, takich momentów myślę, że będziemy oglądali sporo. Czas, każda upływająca minuta pracuje na korzyść Hajduka. Popędza teraz David Ellery, któremu na liniach sekundują Wington i Mitchell. Zieliński. Fedoru. Fedoruk. Kowalczyk, pole karne, Kowalczyk. Niedokładnie do Marcina Jałoch. No ale też i doświadczony Wulić nie chciał tutaj ryzykować. Piłka odbita jeszcze od nóg Jałochy, rzut z autu dla Hajduka. Gabrycz powołany do grona 22 zawodników reprezentacji Chorwacji, która sposobić się będzie do meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Andrijaszewicz, Mornar. Ładna dwójkowa akcja z Butrowiciem, Mornar. Akcja podobna do tej w Warszawie. Jeszcze jest Rapajcz. Niepilnowany Rapajcz. I pierwsza groźna akcja, niemal kopia tej z Łazienkowskim. Przed 2 tygodni. Kowalczyk. Pisz. Kowalczyk. Ofiarnie wywalczył tam piłkę. Michal. Podbrożny. Niedokładnie do Marcina Jałocha. Próbują legioniści grać szeroko, wyciągnęli wnioski z pierwszego spotkania, długo je analizowali. Każdy z zawodników dostał kasetę nagraną z tego spotkania do domu. Mógł więc do woli patrzeć się niemal w każdą akcję i w to, co potrafi Hajd. Wulić. Od niego niemal każda akcja zaczyna się drużyny Hajduk. Ratajczyk i Mornar. Mestrowicz.
Dobry powrót Fedoruka. Niedokładnie Ratajczyk do Opisza. Daleko od własnego pola karnego, w środkowej strefie boiska, stara się zespół gospodarzy utrzymać piłkę. Andrijaszewicz. Wulić. I Zbigniew Robakiewicz. Leszek Pisz. Podbrożny. Ratajczyk. Fedoruk. Ładne przejście, choć jest już tam obok niego Butorowicz. I poradził sobie z pomocnikiem Lejki. Ratajczyk i Mornar. Tę parę będziemy oglądali, myślę, w wielu pojedynkach. Paul gracza Hajduka, rzut wolny dla Lejki. Do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy Krzysztof Ratajczyk wystąpił w dzisiejszym meczu. Narzekał na uraz. Konsultacja Pawła Janasa z klubowym lekarzem i oczywiście z piłkarzem i decyzja, że gra. Michalski. Stracił piłkę, ale ją odzyskał. Mandziejewicz. Zdecydowanie graczy Hajduka. Andrijaszewicz, występował on i Asanowicz w ostatnim wygranym przez Chorwatów towarzyskim meczu z Izraelem. Dwaj pozostali, czyli Mornar i Rapajcz, nie pojechali. Mówiłem o tym w korespondencji, ale przypomnę, że wtedy działacze Związku Chorwacji Piłkarskiego powiedzieli, że skoro są kontuzjowani, to nie zagrają w meczu ligowym. Mimo to Hajduk osłabiony wygrał spotkanie z Zadarem 3-2 i wespół z pięcioma innymi zespołami po dwóch kolejkach jest na pierwszym miejscu. Mandziejewicz. Fedoruk. Ładne przejście. Ale piłka. To na to zwraca uwagę Paweł Janas i Lucjan Brychczy podczas dzisiejszej odprawy. Piłka dogrywana nie przed zawodnika, a za niego. Wtedy oczywiście nic z tego nie można zrobić. Rapajcz. Faul Zielińskiego i pierwsza żółta kartka w tym meczu. Jacek Zieliński, 10 minuta, ukarany żółtą kartką. A na Poliut Stadion rezultat, który premiuje awansem drużynę gospodarzy, jak na razie bez bramek. Iwan Katalinicz. Zrobili wszystko. Oglądali każdy i filmowali mecz Legii od Superpucharu Polski. Wnikliwie z Tomisławem Iwiciem, który tutaj wspomaga swym doświadczeniem drużynę Hajduka, analizowali. Wyciągnęli właściwe wnioski. Bardzo mądrze zagrali w Warszawie. No i gdy przysłuchiwałem się dyskusjom szkoleniowców Legii, twierdzili, że Hajduk będzie grał identycznie jak w Warszawie, że to Legia będzie musiała atakować, a Hajduk będzie czyhał na to, by skontratakować. Mornar. Paul Ratajczyka. Butorowicz. Andrijaszewicz. Pisz. Ratajczyk. Fedoruk. Szybciej musi Legia przeprowadzać tę akcję. Zbyt wolna, a teraz zbyt mocna piłka do Kowalczyka. Teraz gdzieś skromna grupa 35-osobowa kibiców spod słynnej Żylety, która jechała tutaj od poniedziałku
pojawiła się w porannych godzinach w Splicie, dała o sobie znać, natychmiast zagłuszona dopingiem Torcidy, czyli tej trybuny zajmowanej przez tych kibiców reagujących niesłychanie żywiołowo. Dziś do nich znana gwiazda światowej koszykówki, reprezentant chorwacki Dino Radzia na łamach sportskich nowości zaapelował. Jestem przekonany i wierzę w to, że dzisiaj Hajduk i wy swoim zachowaniem pokażecie, że nie jesteśmy dzikimi Bałkanami, tylko jesteśmy centrum Europy. Hasanović, groźnie. Wiedzieli państwo, co potrafi młodziutki Mornar? Mimo 188 cm, ale o tym już przekonywał w Warszawie znakomicie wyszkolony technicznie. To przyjęcie przed momentem piłki, wprawdzie niezbyt dokładne odegranie, świadczy o dużych umiejętnościach. Zresztą, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, Hajduk przewyższa bez wątpienia graczy Lechii. Robakiewicz. Kibić. Rapajić. Hasanović. Hasanović. Groźna akcja i dobra interwencja Kruszankina. Dobrze ustawiony Butorović. Na dobrą sprawę to piątką obrońców ze wspomagającym Butorovićem, Perszonem, Kibiciem, Stimatem i Wuliciem gradzi Hajduk. Ładnie odebrał piłkę Fedoru. Kowalczy na spalonym podbrożu. Zieliński. Hasanović. Rapajić. Hasanović. Jest tu Mornar, obok niego Krzysztof Ratajczyk. Wspomaga go Fedoruk, ale straciliśmy piłkę. Mestrović. Butorović. Dobry wślizg oddala akcję drużyny Hajduka. Tylko Kowalczyk, nawet podbrożny, wrócił wesprzeć kolegów w drugiej linii. Tylko Kowalczyk pozostał pod linią środkową. Andrijaszewicz. Od rzutu z autu rozpocznie Legia. Kwadrans pierwszej połowy rewanżowego spotkania rundy wstępnej Ligi Mistrzów na Poliut Stadion 0-0. Mandziejewicz, daleki od swojej wysokiej formy, którą imponował w lidze, no ale trudno się dziwić, długa przerwa, uraz, leczenie. Paul Ratajczyka na Mornarze. Jałocha dopisze. Rozpocznie Legia odrzutu z autu. Zamysł dobry, gorsze wykonanie. Mestrović.
Andrijaszewicz, Asanović, Andrijaszewicz, ponownie on. Persson. No i szansa na kontratak. Leszek Pisz. Michalski. Jałocha. Przez nikogo nie atakowany. Podciągnął dobre kilkanaście metrów, ale zagrał niecelnie. Wulić. Mornar, ładne pozostawienie piłki. Andrijaszewicz. Brawa dla Hajduka za tę akcję. Rzeczywiście ładne rozegranie piłki. No i w miarę upływu czasu coraz wyraźniejsza przewaga drużyny Hajduka. Zagęszczony środek pola gry. Ważne. Mówił o tym Paweł Janas, żeby Leszek Pisz, który jest właśnie w tej chwili przy piłce, starał się zmienić tempo gry, żeby rozciągał tę grę. No ale gdyby mu nie będzie szło, żeby włączył się do tego Michalski bądź Mandziejewicz. Chybić. Sztimac. Wulić. Asanović. Nie, przepraszam, to Meštrović. Teraz jest Asanović. Daleka piłka. Jest tutaj Andrijaszewicz. I rzut rożny dla Hajduka. Rapajić, strzelec bramki w Warszawie, dośrodkowywać będzie z pierwszego rzutu rożnego w tym spotkaniu. Wrócił Podbrożny. Wrócił Kowalczyk, który jest faulowany, rzut wolny dla Legii, szybko wykonany. Czeka jednak Podbrożny na partnerów. Fedoruk. Podbrożny. Wrócili już wszyscy piłkarze Hajduka. I kolejna nieudana akcja Legii. Dwadzieścia minut pierwszej połowy poza nami, bez bramek na stadionie w Splicie. Toczą się niemal w tym samym czasie, niektóre troszkę wcześniej, niektóre później, mecze rundy wstępnej Ligi Mistrzów. Będziemy Państwa na bieżąco informowali o zakończonych już spotkaniach. Tymczasem przypomnę, oglądamy pierwszą połowę, jest 21 minuta rewanżowego meczu pomiędzy Legią, Zielone Stroje i biało-niebieskimi, czyli Hajduki. Jałoch. Skutecznie stopowane są akcje, te ostrzydlające lewą, prawą stroną. Szybcy, zdecydowani, pewni swego, gracze gospodarzy. Nie ma spalonego, Podbrożny. Gabrić w ostatniej chwili ratował, zagapiła się teraz obrona Hajduk. Ale rusza Asanović. Jest Andrijaszewicz. Poszukiwanie Mornara. Powrót skuteczny Fedoruka. Rapajić stracił.
Mandziejewicz, Michalski. Częsta zmiana miejsc między Mandziejewiczem i Michalskim. Zbyt dużo luka między napastnikami i obrońcami. Nie poszedł tutaj Leszek Pisz, ale odzyskała Legia piłkę. Andryjaszewicz, Asanowicz, Mornar, na moment zostawił go Ratajczyk, na prawą stronę Butorowicz, nie było tutaj z lewej Rapajcia, teraz włączył się, ale za późno Wulić. Szansa na kontratak, Jałocha, z przodu jest Kowalczyk i Podbrożny, z prawej strony Leszek Pisz, Marcin Jałocha, już wysokość pola karnego, Pisz na polu karnym, jest Kowalczyk i Podbrożny, dośrodkowanie zbyt głęboko i ładna interwencja Gablicz. Pierwsza składna akcja, choć niewykończona przez Legię w 23 minucie tego spotkania. Przeczekajmy pierwszy kwadrans, zobaczmy co będzie grać Hajduk, no a potem szukajmy szansy na to, by jednak odrobić straty ze spotkania w Warszawie. Nie ma spalonego, szansa przed Hajdukiem, Mornar, aj jaki błąd i nasze szczęście. Dużo, dużo szczęścia ma Legia, proszę Państwa, dokładnie w 24 minucie. Błąd obrońców, nie było spalonego, Mornar zbyt daleko wypuścił piłkę, przytomnie wyszedł tam Robakiewicz, asekurował jeszcze Kruszankin, no i skończyło się na dużych nerwach. Fedoru. Kowalczyk. Kowalczyk, pole karne. Fedoruk, bardzo ładna, czysta interwencja Butorowicza. I Hajduk. Mornar. Łatwo poradził sobie z Ratajczykiem, ale bardzo dobrze asekurował go Leszek Pisz. On właśnie przypił. Oto dwójka szkoleniowców, Jana Sprychczy. Poddenerwowana, obserwująca przebieg wydarzeń na boisku. Te dla nas nie są pomyślne. Przypomnę, rezultat remisowy to oczywiście awans drużyny Hajduka. Tymczasem szansa dla Hajduka. Rafaić strzelec pierwszej bramki na pole karne. Drugi raz bardzo groźnie pod bramką Robakiewicz. Usztywniona, zdenerwowana Legia. Słusznie pokazuje Zbigniew Mandziejewicz, by dalej odejść od własnego pola karnego. Znów Rapajcz. Mornar na polu karnym. Do Andryjaszewicza przed pole karne. Pisz. I Fedoruk. Wolno, bardzo wolno organizuje swoją grę Legia, pozwalając na powrót drużynie gospodarzy. Michalski. Ładne przejęcie, pole karne, jest tam Kowalczyk, czy zdąży dośrodkować. Dobra interwencja Hibici i rozpocznie Gabrycz. Butorowicz. Mornar. Czysto Ratajczyk, Fedoruk. Podbrożny, niedokładnie.
to robić. Zieliński, Rapa, idź. Zacznie Zbigniew Robakiewicz. Szybko i zdecydowanie dwóch napastników drużyny Hajduka. O tym już przekonali przed 2 tygodniami podczas występu przy ulicy Łazienkowskiej. Myślę o Rapajciu i Mornarze. Szybkość również atutem w dzisiejszym meczu. Wolne rozpoczynanie akcji, szybki powrót Hajduka uniemożliwia rozegranie kontrataku, zmuszając Legię do gry w ataku pozycyjnym. Tak nielubianym zresztą nie tylko przez Legię, ale w ogóle przez polskie kluby i naszą reprezentację. Potrzebny jest ruch z przodu, wyjście na pozycję, pokazanie się, bo nie ma do kogo dograć. Zieliński, Jałocha. Faul Marcina Jałochy i rzut wolny dla Hajduka. Daleka piłka, ale skuteczna interwencja Perszona. Ratajczyk, Mornar. Czysty ślizg Ratajczyka. No i teraz Fedoruk. Przegrany pojedynek z Butorowiciem, ale uzyskał rzut z aut. Pisz. Ratajczyk. Wszyscy zawodnicy Hajduka na swojej połowie. Asanowicz. Wulić, Rapajcz, Rapajcz i rozpocznie Zbigniew Probakiewicz. Ostatni słusznie zadecydował arbiter David Ellery, dosunął piłki Rapajcz. Pół godziny, pierwsza połowa, 0-0. Oczywiście przypomnę tylko, że taki rezultat premiuje awansem do grupy C Ligi Mistrzów drużynę gospodarzy zespół Hajduk. Szklimat. Zieliński, Mandziejewicz, Fedoruk, Mornar, Butorowicz, Mstrowicz, Asanowicz, Mornar i tak na wszelki wypadek, mimo że był spalony, Zbigniew Robakiewicz. Piąty mecz w europejskich pucharach angielskiego arbitra Davida Ellery'a, prowadzącego dzisiejszy mecz. Pisz. Pierwszy raz Leszek Pisz włączył się do akcji ofensywnej, zbliżając się do pola karnego drużyny Hajduka. Kruszankin. Ładna akcja, ale też i piękne wejście ślizgiem Szklimata. Zieliński. Wulić.
Iwan Katalinić, któremu do pełni szczęścia brakuje dokładnie godziny. Stoi tu powietrze, nie ma najdrobniejszego podmuchu, mimo że stadion usytuowany nad samym morzem, ale te trybuny, przykrycie ich uniemożliwia dostęp nawet jakiegokolwiek podmuchu. Około 25 stopni w tej chwili, mimo że mamy prawie godzinę 21. Dzisiaj w południe było 35. Widzą Państwo, widzą na trybunach jest gorąco, co dopiero mówić piłkarzom. Mandziejewicz. Nie ma spalonego, ale też zbyt daleka piłka, do której nie doszedł podbrożny. Andrijaszewicz. Swego czasu grał w lidze francuskiej, potem w hiszpańskiej. No i Hajduk. Konsekwentnie, spokojnie. Rzeczywiście nie dał się ponieść emocjom. Kontroluje przebieg wydarzeń na boisku. Oddaje inicjatywę, gdy trzeba, ale wtedy znakomicie zabezpiecza dostęp do własnej bramki. Dwukrotnie udało się do tej pory, a za nami prawie 35 minut, przedrzeć Legii pod bramkę Gabrić. Mandziejewicz. Fedoruk. Pisz. Widzieli Państwo dwóch graczy Hajduka obok Pisza, by uniemożliwić dokładne zagranie. Widzieli ładne wyjście, przechwycenie. Mandziejewicz. Fedoruk. Przydałoby się teraz przyspieszenie. Adam Fedoruk. Indywidualna akcja. 20 metrów. Będzie rzut rożny. Pierwszy dla Legii po 35 minutach gry. Leszek Pisz dośrodkowywać będzie. Pisz. Mandziejewicz. Ale daleko od bramki Gabrić. Torowicz. Elastycznie gra Hajduk. W razie potrzeby, gdy atakuje, tylko trójka obrońców. Wulić i Butorowicz wspomagają partnerów w drugiej linii. Asanowicz pełni rolę środkowego napastnika. Rapajić. No i teraz prośnie Musztrowicz. I znowu mamy dużo szczęścia. No niewiele brakowało Chorwatom do spełnienia ich marzeń. Marzył Katalinić przed tym meczem, by strzelili bramkę. No a wtedy wiadomo, że Legia musi się już całkowicie odkryć.
i mecz z pewnością ułożyłby się po ich linii. No ale bądźmy szczerzy, dwie dogodne, niewykorzystane sytuacje, w których Legia miała sporo szczęścia. 0-0 na Poliut, ale oczywiście taki rezultat premiuje rywala. I dużo gości i zakrzy, świetny strzał teraz Andrijaszewicza. Brawa dla Robakiewicza. Dobrze ponad 30 metrów, ładnie złożył się do tego strzału, ale dobrze ustawiony był Zbigniew Robakiewicz. Trzeci rzut rożny dla Hajduka. Dla spokoju, oddechu do końca pierwszej połowy pozostaje 6 minut. Myślę, że arbiter nie będzie jej specjalnie przedłużał, nie ma ku temu powodów. Marzyli gracze i trener Legii o tym, by strzelić bramkę w pierwszej połowie, no ale by to uczynić, muszą zagrać skutecznie, składnie, przede wszystkim szybciej. Dość ślamazarnie, wolno rozgrywane są te ataki przez drużynę mistrza Polski. A przede wszystkim niedokładny. Widzą Państwo, gracze Hajduka atakują już na połowie rywala, uniemożliwiając rozpoczęcie kontrataku. Teraz akcja Ratajczyka. Ładne przejście indywidualne, tyle że skończyło się na obrońcach drużyny Hajdu. Wszystko to Simas. Rapajić. Coraz wyraźniejsza przewaga gospodarzy. Mornar mija się z piłką. Nie jest to wielkie widowisko, jakiś urzekający spektakl, ale podobnie było w Warszawie. Stawką ogromne pieniądze, dla obu klubów przynajmniej. Ci zamożni są już w Lidze Mistrzów, ze spokojem czekają na skompletowanie poszczególnych grup. Tymczasem Mornar, szybkość Pisza, który asekurował tam lewą stronę pod nieobecność Ratajczyka. Dobrze i mądrze gra Hajduk. Coraz wyraźniejsza przewaga zespołu gospodarzy. Kapitan Wulić, najstarszy na boisku, nie ma spalonego. Rapajić, brawo, Zbigniew Robakiewicz. Około 5 minut do końca pierwszej, jak na razie bezbramkowej połowy. Wulić, powrót Jałochy, mało widoczny Leszek. Na jego grę, rozgrywanie piłki, no i czy bardzo cały zespół, Paweł Janas, ale Leszek Pisz jest w słabszej formie, zresztą rozmawiałem z Pawłem Janasem, mówił mi, że do tego, by ze spokojem podejść do tego spotkania, że zespół jest należycie przygotowany, zabrakło mu 2 tygodni, Asanowicz. No końcówka już całkowicie należy do Hajduka.
napalić. I rzut rozny. Legia na razie się broni skutecznie i w dwóch sytuacjach szczęśliwie. No tyle tylko, że ta liga oddala się coraz bardziej, a stanowić rozpocznie bramkarz Legii. Wygrać główkowy pojedynek z rosłymi Chorwatami. Hasanović. Meštrović. Ponownie on. Mornar. Nie ma spalonego. To Andrijašević. I znów rzut rożny. Rapaić, Mornar, Wulić i Podbrożny, Jałocha, wolno organizowany ten kontratak, natychmiast gracze Hajduka wracają na swoją połowę, Michalski, zamysł dobry, tyle że tam nie było w tym miejscu, gdzie dogrywał piłkę Fedoruk. Spogląda David Ellery na zegarek. Myślę, że niebawem zakończy się ta pierwsza połowa. Wzięli Michalski. Porwana koszulka w starciu. Ratajczyk, Mandziejewicz. Pisz. Kowalczyk zrywa się tam pole karne Gabricia. Kowalczyk, pole karne Gabricia jednak broni skutecznie i nawet nie ma rzutu rożnego. No, gdyby było więcej takich akcji, może by coś z nich wynikło dla mistrza Polski. Tymczasem falu Ratajczyka i będzie żółta karta. Druga, przypomnę, na początku spotkania ukarany za faul Zieliński, a teraz Krzysztof Ratajczyk. W pierwszym pojedynku żółte kartki mieli Michalski, niegrający jest wśród rezerwowych Mosz. Jeśli chodzi o Legię, aż czterech graczy Hajduka ukoronych kartkami w Warszawie. Fedoruk. Butorowicz obok niego. Pisz. Zbyt mało ruchu, nikt się nie pokazuje. Dobrze są kryci Kowalczyk z Podbrożnym. Andrijašević. Udany powrót Jałochy, Mandziejewicz. Nieporozumienie z Jałochą. Kolejny raz Andrijašević z daleka. Tyle, że strzał sygnalizowany, łatwy do obrony przez Robakiewicza. 46. minuta. Pisz. I koniec pierwszej połowy. 45 minut dzieli Hajduka po tej pierwszej połowie od Ligi Mistrzów. Bowiem kończy się ona rezultatem bezbramkowym, a to premiuje awansem drużynę gospodarzy. Legia, która miała zagrać pierwszy kwadrans ostrożnie i spokojnie, chyba nieco przedłużyła sobie tę spokojną grę.
tworzyła w całej pierwszej połowie dwie, a w zasadzie jedną groźną, niewykorzystaną, stuprocentową sytuację. Dużo więcej i częściej gościli pod bramką Robakiewicza gracze Hajduka. Oni grali rozważnie, spokojnie, podobnie jak w Warszawie. Kontratakowali, ale w miarę upływu czasu przejmowali inicjatywę na boisku i przejęli ją do tego stopnia, że dwukrotnie szczęście uśmiechnęło się.